你现在是哪门专业？骗你啊！那还没想。那么可以想，俺俩对象这些都过得笨，那上天之命。哎，明显闻到了我的哪一面？No wtedy nie przyjechaliśmy tak przed czasem. A to było ze względu tamtego zatrzymania mojego na wcześniejszej stacji. Fajnie sygnały końca pociągu się świecą jak powinny. Przez co funkcjonuje poprawnie. 8 wagonów na haku. Dobra, odjazd. Nie. Jedźmy sobie na jak to powinno wyglądać. Następna stacja Rejowiec. Potem będzie Zawadówka. I tam będzie postój techniczny. Znowu już przejazd otwarty, no przecież nie będę zwalniał przed każdym do 20. Jeszcze bez informacji o tym, nie? Dobra, do Rejowca powinna być prosta droga. W ogóle nie uznało mi, że z Trawników odjechałem. No odjechałem. Przecież jadę. Ciekawe. Ciekawy jest ten most. To się zdziwi. Nie tak. Nie no, ludzie mając, pisząc te komentarze, naprawdę mieli rację, że ta sceneria nie nadaje się jeszcze na publikację. Przejazd bez drogi na przykład. Pan ten. Pan ma potwory, co się lekko pośpieszył. Z wydaniem mapy. Ciekawe i zdumiewające jak całość. Tak, zgadza się. Wszystko jest ciekawe i zdumiewające jak całość. To co jest za stacja? Wielka Kańsk. Wólka Kańsk. Kanał cały czas ma być szósty? Tak, cały czas kanał szósty.
ale ta mapa szerokości tej jednej kratki naprawdę nie była. Tunelny przepaść. Jest mapa i przepaść. Kanie, o, kanie. Takie grzyby są, kanie. No to dobre zresztą. Smakują prawie jak kotlety, gdzie się przyrządzi. No już otwarty przejazd. Mówię, to nie jest sceneria na to, żeby się zatrzymywać, jak jest lusterka przejazdu. Bym nigdzie nie dojechał. Bym miał chyba z opóźnienia z 50 minut, jakbym zwalniał za każdym razem. Że widząc tą tablicę, powinienem zwalniać, abym był pewien, że ten przejazd jest otwarty. A ile on tu w ogóle jest? Od tego jeszcze zacznijmy. A jest, ale ten bez rogatek, więc funkcjonuje prawidłowo. Nie w dół. Ojejec, ciekawe do jakiej ma teraz stacji się zbliża. Nie, to jeszcze nie jest Rojewiec, nie. I ciągniemy pod górę cały składzik. No, ograniczenie do 90 będzie. I następny semafor nas stoi.
czy ja bym miał być opóźniony? Nie, to być 34, 35? Jest już 34, a ja dopiero w perony, wiesz? Nie wiem, czy siadąc po tej mapie, to ja się boję tego. Czy żebym nie przejechał jakiegoś? Ta lokomotywa ma bardzo nowoczesne i dobre hamulce. Też ja wysiadanie i wsiadanie pasażerów. A tylko w Lublinie nie zadziałał. A tu są jeszcze trzaskane drzwi. O. Fajnie. Musimy zobaczyć, jak te drzwi się będą zamykać. Przeanalizujemy. A nie, one się nie podnoszą na górę, one się trochę tak zamykają. I się nie ma widoku pasażera. Chociaż mógłby być. Hełm miasta na przykład się możemy zatrzymać z widoku pasażera. I znowu już różowe dachy. Otwarty przejazd, zarazem. Pan Michu się tu naogląda wszystkich starych, to nie będzie chciał maszynę grać. Bo zobaczy jedną mapę niedopracowaną i pomyśli, że to też w całej maszynie jest. Pan Michał to już chyba sobie poszedł. Się zanudził na transmisji i powiedział, że nie będzie siedział. Pewnie tak było. Muszę okno zasłonić, może to być słychać. O! Już po wszystkim.
O, następny semafor na stój. To jest chyba ten postój, o którym była mowa. Robimy tak realistycznie. Malutko podjeżdżam pod semafor. Jeszcze sobie dohamowujemy, jakbyśmy się mieli przed nim zatrzymać. O, i teraz nagle podają zielone. Co robi maszynista? Jedzie dalej. Jak się nie mylę, teraz zapaliłem światła do jazdy, tak, po lewym. No już tam powinienem być w tym hełmie miasta.
I z powodu naprawy sieci trakcyjnej jedziemy po lewej stronie, a po prawej nie było żadnego wozu, który naprawił sieć trakcyjną. Ciekawe. O! O! Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. A już był szczyt szczytów błędów na tej mapie. To już był szczyt szczytów. Naprawdę, zbyt dużo błędów na tej mapie, żeby grać. No więc mówię, taki testowy odcinek. To już tu jest chyba miasto. Ojej. Ożem teraz przejechał. No ja się mówiłem, że coś się tu boję jeździć po tej mapie. No, czyli jesteśmy, ja? Dobra. Zatrzymaliśmy się, jedziemy dalej. Następny semafor wskazuje prędkość do 40 km na godzinę. Następny semafor jeszcze dalej.
Witamy w hełmie. Lokomotywka? Jak wygląda lokomotywka? To jest stacja końcowa Hełm. Hełm. Dojechaliśmy do celu. Jesteśmy w Hełmie. Już to nie powinienem mieć takie światełka. Dobrze, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy live odcinek. Witam serdecznie, Stachu. Dobrze. Skład w peronach. Wnosimy, wyłączamy wyłącznik szybki, popuszczamy pantograf, wyłączamy światełka, wyłączamy baterie. Plan hamulca na zamknięcie. Ech, trochę się spóźniłem. Dobrze, drodzy Państwo, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najładniejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.